Witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie. Dzisiaj mam dla Was kolejne rozpakowanie, a będzie to Kosar H100. Także zapraszam. Moi drodzy, zaczniemy oczywiście od opakowania. Natomiast na samym początku powiem Wam jedną rzecz. Nie jest to kuler nowy. Może się wydawać, że jest, ponieważ jest nawet folia na opakowaniu. Także wygląda jak fabrycznie nowy. Natomiast jest to jednostka odnowiona przez producenta. Świadomie taką kupiłem, ponieważ cena była bardzo atrakcyjna, 39 funtów. Także słuchajcie, teraz zerkniemy sobie na opakowanie. Natomiast zanim to zrobimy, ja zdejmę może folię, bo będzie nam się wszystko w tej folii odbijało. Także zdejmiemy sobie folię i zobaczymy, co mamy na pudełku. Ok. Pierwsza rzecz jest to kompatybilność, czyli Intel, jeżeli chodzi o podstawki Intela 775, 1155, 50 i 56, oczywiście 1366, 2011 i AMD AM2, AM3 Plus. Oczywiście AM2 Plus, AM3 Plus, bo są to dokładnie te same podstawki i pewnie FM1, FM2. Natomiast nie sądzę, żeby ktokolwiek używał takiego chłodzenia na takich procesorach. Także to jest front naszego opakowania. Z tyłu mamy tutaj taki wykresik, jeszcze przeprowadzane testy na bardzo starym procesorze, czy bardzo starym, no dość starym. Jest to Core i7-920, podkręcony na 3,8 GHz. I tutaj mamy podane temperatury przeprowadzone na H100, na H80 i H60. Czyli tutaj na H100 mieliśmy 65,5 stopnia, 68,2 stopnia na H80 i na H60 78,9. Natomiast kuler fabryczny niestety tutaj nie zdał egzaminu, nie zdał testów, ponieważ za wysokie temperatury mieliśmy ponad 90 stopni. Ponad 100 prawdopodobnie. Także pudełko generalnie w kolorach czarnych, takie dominują tutaj. Zobaczmy sobie na nasze wymiary kulera, czyli mamy 122 mm na 275 na 27, to jest dokładnie chłodnica, wymiary chłodnicy. Dalej, mamy obroty wentylatora od 1300 do 2600, dokładnie dwóch wentylatorów. Jeżeli chodzi o przepływ powietrza, 46 do 92 CFM-ów, także sporo, ale pewnie będzie głośno tutaj przy tych 92. Poziom głośności właśnie 22 do 39 dB, czyli może być cicho, może być głośno. Zobaczymy, jak to będzie na recenzji zresztą. I jeżeli chodzi o statyczne ciśnienie wentylatora, 1,6 do 7,7 mm słupa wody. Także tyle z ciekawszych, słuchajcie, rzeczy. Teraz otworzymy sobie pudełko i zobaczymy, co mamy w środku. Także zabieram się do otwierania. To się otwiera prawdopodobnie tak samo jak w zasilaczach Kosara. Co mamy na samym początku? Jakieś ulotki tutaj. Mamy instrukcję obsługi oczywiście. Mamy również taki mini katalog z produktami firmy Kosar, czyli obudowy, zasilacze, chłodzenia, pamięci itd., itd. Mamy gwarancję, także jest to produkt objęty 90-dniową gwarancją. Jak mówię, nie jest to nowy kuler, tylko odnawiany. Kąpka, która nam zabezpiecza kuler przed uszkodzeniem. Mamy dwa wentylatory. Jeden sobie z nich teraz wyciągniemy, żeby zobaczyć. Także to są wentylatory, które będą naprawdę tuczyły sporo powietrza. Zobaczcie na łopatki, szerokie łopatki. Kabel mamy opleciony w takich gumowych koszulkach, można powiedzieć. Także ładnie to wygląda, bo jest w koloru czarnego. Drugi wentylator jest zapakowany. Wszystkie śrubki montażowe, także to, co nam jest potrzebne do montażu. Oczywiście żel przeciw wilgoci. Mamy backplate tutaj, tak, mamy backplate i tutaj takie objemki metalowe, które mocujemy już na chłodzeniu. Trochę wygięte, jak widzę, ale one będą miękkie do rozgięcia, będą łatwe. Także mamy trzy takie rzeczy. Odłożę sobie to tutaj. No i mamy samą jednostkę, słuchajcie, sam kuler. Wyjmijmy go sobie. Mamy pastę nałożoną, którą i tak będę pewnie zmieniał. Powiem Wam szczerze, bo tej jakoś nie ufam. To zdejmę sobie, żeby było mi łatwiej. Dajcie mi chwilę. Ja to wyciągnę tutaj z tej folii. Także zobaczcie, no widać, że odnawiana jednostka, zobaczcie, mam powginane finy. Także nie wiem, czy było coś nie halo z tym kulerem, by był naprawiany, ale generalnie widać, że był używany wcześniej. Także mamy finy wgniecione, ale to nie problem. Mamy, tą folię zdejmę. Mamy standardowe rurki, takie dość sztywne, jak przy innych chłodzeniach Kosar, tych starszych. Tutaj mamy taką pokrywę właśnie z nałożoną pastą. Pasta widać, że jest świeżutka, także może i będę jej używał, zobaczę. Może użyję oryginalnej, tak żeby były testy wiarygodne. Także pasta wygląda na ok, jest zabezpieczona. Oczywiście tutaj te rurki się nam obracają, także możemy je delikatnie przekręcać. Ja może zrobię to w ten sposób, żeby było lepiej widać samą jednostkę. Czyli tutaj mamy pompę oczywiście i blok wodny w jednym. Tu mamy możliwość regulacji obrotów tym przyciskiem na środku. Także możemy sobie obroty wentylatorów zwiększać, ponieważ wentylatory, jak się nie mylę, tak,
Tak, wentylatory są podłączone tutaj pod tą pompę, także możemy tutaj podłączyć wszystkie wentylatory nasze i regulować sobie tutaj obrotami na wierzchu. Oczywiście tutaj wszystko to będzie podświetlane, dokładnie nie wiem na jaki kolor, pewnie niebieski albo też czerwony. I mamy oczywiście podłączenie 3 pin Imolex. Ten 3 pin to jest oczywiście, to nie jest 3 pin, a dokładnie jeden pin do regulacji obrotów tak naprawdę, żeby sprawdzić jakie mamy obroty. Natomiast tutaj to jest zasilanie, czyli podłączamy to pod zasilacz, pod Molexa. Także tak wygląda nasz cooler. Niedługo postaram się zrobić jego testy w miarę możliwości. Mam trochę teraz filmów, materiałów do zrobienia, także nie wiem kiedy to się stanie. Tyle ode mnie na dzisiaj tak naprawdę. Bardzo Wam dziękuję, pozdrawiam i do kolejnego razu.